Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Polacy wyłożyli na utrzymanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 18 milionów złotych. I patrząc na to sprawozdanie, jestem przekonana, że te pieniądze zostały zmarnowane, mówiąc wprost, wyrzucone w błoto. Sytuacja na rynku medialnym w Polsce daleko bowiem odbiega od demokratycznych standardów. Dlaczego? Dlatego, że brak jest pluralizmu właścicielskiego, brak pluralizmu poglądów, brak debaty społecznej, zrywanie społecznych więzi, wykluczanie odbiorców katolickich. Blisko połowa Polaków nie uznaje mediów publicznych za swoje. Decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie Telewizji Trwam podważa sens istnienia Krajowej Rady Radiofonii. Protest pisemny podpisało ponad 2 miliony 250 tysięcy Polaków. Ponad 120 tysięcy przyjechało w obronie Telewizji Trwam do Warszawy na marsz protestacyjny. Sprawę skandalicznie prowadzonego procesu koncesyjnego na naziemne nadawanie cyfrowe oraz konsekwencji społecznych i prawnych, jakie spowodowała Krajowa Rada, sprawozdanie praktycznie pomija. Pan przewodniczący Dworak powiedział tak, bo to jest sprawozdanie za 2011 rok. Tak, ale decyzja o nieprzyznaniu Telewizji Trwam zapadła na początku roku 2012. Rozumiem, że wcześniej państwo zastanawialiście się, komu przyznać koncesję. Decyzja o odmowie koncesji dla Telewizji Trwam, a przyznanie koncesji dwóm nieistniejącym telewizjom oraz dwóm stacjom muzycznym należącym do jednego właściciela, to najbardziej kontrowersyjna decyzja w historii Krajowej Rady i Radiofonii. Dlatego, szanowni państwo, Wysoka Izbo, myślę, że warto zastanowić się nad zmianą funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, tak aby rzeczywiście prezentowała ona interes publiczny. Myślę, że warto również postawić pytanie, komu przeszkadza Telewizja Trwam? Wam? Boicie się jej? Komu przeszkadza Telewizja Trwam? Przeszkadza tym, proszę państwa, którzy chcą niedojrzałości narodu.